Najpierw taka myśl związana z miejscem. Ona jest bardzo mocna, zwłaszcza też z racji na okres liturgiczny, który przeżywamy, i na czytania, bo czytania ciągle mówią o narodzinach Jezusa i o tym, że Jezus stał się człowiekiem. Dlaczego to jest ważne? A miejsce, w którym jesteśmy, no to jest miejsce, które upamiętnia Adwent, nie? Adwent, jedyny Adwent wyjątkowy, to 9 miesięcy czekania na narodziny Słowa Bożego wcielonego. Taki wyjątkowy czas Maryi, gdzie to spotkanie ze Słowem Boga jest właściwie jej wewnętrzną tajemnicą, dla innych ciągle jeszcze niedostępne. Ona ma to doświadczenie Słowa, które przyjęła. Ono w niej już jest ciałem, w niej rośnie, rozwija się do momentu, kiedy będzie też podarowane innym i przestanie być jej wewnętrznym doświadczeniem, stanie się życiem dla innych. Więc to jest szczególne miejsce Adwentu. Ta grota pod nami i ten Kościół. No więc celebrujemy Adwent w okresie Bożego Narodzenia. To jest ładne. I to jest bardzo w duchu miejsca, z którego przyjeżdżamy. Każdy z nas pewnie nie jeden raz był na Wawelu i oglądaliśmy kaplicę Zygmuntowską. Kaplica Zygmuntowska była zbudowana, ufundowana przez Zygmunta Starego jako miejsce, gdzie dzień w dzień, przez cały rok były śpiewane roraty. To niesamowite zupełnie, że król wyłożył straszną kasę na to, żeby powołać do życia kolegium księży. Musieli mieć ładne głosy. Ojciec Lech by się załapał. Musieli mieć ładny głos, bo musieli śpiewać codziennie. Roraty to jest msza śpiewana. Roratów nie wolno recytować. Trzeba wyśpiewać tę nadzieję. Niebiosa, spójrzcie nam sprawiedliwego jak rosa. Więc na Wawelu naprawdę było tak, że w Boże Narodzenie śpiewali roraty. Cały okres Bożego Narodzenia jedna msza była roratnia, adwentowa. I potem cały post, cały okres wielkanocny, wszystkie dni zwykłe, ciągle roraty. To jest fascynujące, że możesz odprawiać mszę roratnią w Boże Narodzenie. Czyli z jednej strony celebrujesz to, że Chrystus przyszedł, się urodził, i w tym samym momencie już do Niego wołasz, żeby przyszedł jeszcze raz. Czyli z jednej strony cieszę się tym, czego doświadczam z Boga, a z drugiej strony ciągle ożywiam sobie czekanie na Niego. I żadne Jego przyjście jeszcze mnie nie zadowala. Żadne Jego przyjście nie jest dla mnie wystarczające. Coś z Niego rozumiem, coś z Niego odkrywam, coś z Niego poznałem, ale wiem, że to, co jest przede mną, jest nieskończenie większe. I cały czas ożywiam sobie to czekanie. To bardzo fajne, że możemy celebrować Adwent w Boże Narodzenie. Ja Wam bardzo życzę, sobie też tego bardzo życzę, takiej wiary, która jest ciągle niezaspokojona, która jest ciągle oczekiwaniem, niezależnie od tego, które ze wspomnień dziejów zbawienia przeżywamy. I jak dalece byśmy się nie chcieli skupić na tym, że On już przyszedł i już w naszym życiu dokonał wielkich rzeczy, to ciągle jesteśmy wezwani do wychylenia się do przyszłości. Kiedyś Edition Dialog wydało taką książkę niezwykłą zupełnie. Bóg przychodzi z przyszłości. Taki był tytuł. Z jednej strony przychodzi z przeszłości, to jest to, co tu przeżywamy. Będziemy przechodzić przez te wszystkie miejsca, bardzo często mówiąc w czasie przeszłym. Nie?
tu Pan Jezus zrobił to, a tu zrobił to, a tu zrobił tamto. Czyli jest w historii, ale też przychodzi z przyszłości. Znaczy wyczekujemy na Niego nieustannie. To jest pierwsza myśl związana z tym miejscem. I dwie związane ze słowem, któreśmy otrzymali. To jest słowo na dzień dzisiejszy, nie było wybierane specjalnie. No, po pierwsze mamy przekonanie, że to jest słowo, które opisuje faktyczne wydarzenie. Byliśmy kilka godzin temu na miejscu domu Natanaela. Więc to jest konkretna historia z konkretnym człowiekiem. Można wskazać, gdzie żył. Ewangelia to nie jest mitologia. Ewangelia to jest opowiadanie realnej historii z ludźmi, którzy mają imiona, daty, pochodzenie, miejsca, gdzie żyli. Przez to wiemy, że to samo może się wydarzyć w naszym życiu. To, co się wydarzyło w życiu Filipa, to, co się wydarzyło w życiu Natanaela, Bartłomieja, może się wydarzyć w moim życiu. W każdym razie Pan Bóg nie jest słabszy dzisiaj niż był 2000 lat temu. I z tej rozmowy, tak jak mówię, dwa takie momenty. Pierwszy to jest niezwykła pochwała Natanaela, jaką wypowiada Jezus. Patrz, to jest prawdziwy Izraelita. To nam uświadamia to szczególne rozumienie prawdy, jakie było w narodzie wybranym i jest w Biblii. W Biblii, w objawieniu, prawda to jest cecha osoby. Człowiek jest prawdziwy. Nie tylko zdania, nie? Że zdanie jest prawdziwe. Jest ładna pogoda, zdanie jest prawdziwe. Jest ciepło, to zdanie jest takie troszkę prawdziwe. A troszkę już nieprawdziwe. My jesteśmy wychowani w cywilizacji łacińskiej, gdzie prawda to jest cecha zdania. Powiedziałeś prawdę, albo dzisiaj się mówi, mijasz się z prawdą. Ale w języku biblijnym prawda to jest cecha osoby. Człowiek jest prawdziwy, albo jest fałszywy. Jest prawdziwy Izraelita. Znaczy, to jest takie pojęcie prawdy, które się sprzeciwia jakiejś dwuznaczności nie w tym, co mówię, tylko w tym, kim jestem. My się posługujemy tym pojęciem tylko rzadko. Nie? Mówimy o kimś, że to jest na przykład prawdziwy nauczyciel, albo mówimy prawdziwy ojciec, albo prawdziwa matka, prawdziwy przyjaciel, to dość często mówimy. Znaczy wtedy nam chodzi o to, że w nim nie ma właśnie jakiejś podwójności, jakiegoś podwójnego życia. Jest jakoś przejrzysty, nie? Jest jakoś scalony wewnętrznie, jest jeden. Nie? Jest prawdziwy ksiądz. Albo taki sobie. No, myślę, że słowo nas wzywa do tego, żeby się przyjrzeć, na ile mam odwagę stawać się tym, kim jestem. Nie? Jestem chrześcijaninem, powinienem nim być. Nie wiem, jestem dzieckiem dla swoich rodziców, powinienem nim być. Nie wiem, jesteście rodzicami dla swoich dzieci, powinniście nimi być. Stań się tym, kim jesteś. Bądź tym, kim jesteś. Prawdziwie bądź tym, kim jesteś. Bez jakiejś dwuznaczności, bez podwójności. I druga rzecz z tej rozmowy, może taka najmniej zrozumiała, to jest to, co Jezus mówi do Natanaela. Zobaczycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To jest odwołanie się do takiej wizji, jaką miał w Starym Testamencie Jakub. Jakub się spotkał z Bogiem i miał w nocy taki sen. Widział drabinę, która stała na ziemi, a sięgała nieba. I po tej drabinie wstępowali aniołowie i wstępowali do góry. Benedykt XVI to bardzo pięknie komentuje. Mówi, że ten sen Jakuba jest snem każdego z nas. To znaczy
Każdy z nas szuka takiego miejsca, nie? Gdzie się niebo spotyka z ziemią. I żeby można tego doświadczyć, tego spotkania nieba z ziemią, by to miejsce znaleźć. I papież mówi, że tą drabiną, tym miejscem spotkania ziemi z niebem jest ludzkie doświadczenie miłości. I on to napisał w tej encyklice, fantastycznej encyklice Deus Caritas Est. Miłości jest doświadczenie czegoś, co jest ziemskie, nie? Ludzkie, bardzo piękne. W jakiejś mierze jest taki wymiar miłości, której człowieka nawet nie potrzeba uczyć, bo to działa w człowieku z automatu, prawda? Ale jest też miłość, którą człowiek musi przyjąć wyłącznie jako przychodzącą z góry, jako dar, bo nie jest spontaniczna. I wtedy to doświadczenie miłości, nie, jest właśnie tym miejscem, gdzie się spotyka ziemia z niebem. Więc takie dwa słowa ważne z tego spotkania Jezusa z Natanaelem i Jezusa z nami dzisiaj tu przy tym ołtarzu i w tym słowie, to jest prawda i miłość. I Adwent co do nich. Adwent, bo wszyscy, jak tu jesteśmy, myślę, każdy z nas jest do tych dwóch, nawet trudno powiedzieć, wartości, nie? Wymiarów życia istotnych, jak prawda i miłość. Każdy z nas ma ich doświadczenie, ale też każdy z nas ma w nich ciągle w sobie pragnienie co do nich. To jest akurat w tych dwóch wymiarach doświadczamy tego już i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. No to tyle na ten moment.